Cześć. Ostatnio skupiałem się głównie na wprowadzaniu nowych elementów i ich tłumaczeniu, a dzisiaj chciałem pokazać więcej osobnych atrybutów, ale te atrybuty są o tyle uniwersalne, że można je zastosować dla wielu elementów, wielu różnych, nie są powiązane z jakimś specyficznym elementem. Są to tak zwane atrybuty globalne, no i chciałem je pokazać. Oczywiście nie będę pokazywał też ich wszystkich, bo jest ich bardzo dużo. No więc tytuł naszej strony, atrybuty globalne. Taki sam może być nagłówek. I zamykamy dokument. Klik, zapisz. I zrobimy jeszcze jakiś tekst. Tekst akapitu. Tekst akapitu, czyli w zasadzie akapit. Masło maślane trochę, ale to nic. No i od takiego najprostszego zaczniemy atrybutu. Nazywa się dir. Dir. I co ono robi, nie? Sami zobaczcie. Right to left, czyli nasz tekst będzie wyświetlany od strony prawej do lewej. Right to left. No i oczywiście można zrobić z powrotem. Klik, zapisz. Odśwież, tak. Natomiast jest to wartość domyślna, więc w tym przypadku nie potrzebujemy. Następny taki atrybut, ja go zostawię tutaj. Dir, RTL, że dla potomnych. Sobie skopiuję i następny przykład. O, już nie potrzebujemy RTL, ale ja proponuję, żeby zrobić tutaj coś takiego jak draggable równa się true. I zobaczmy. Popatrzcie, nie? Jestem w stanie teraz kliknąć i przenosić. No i w zasadzie o to chodzi w tym atrybucie. W JavaScriptie właśnie w ten sposób jak najbardziej możemy rozpocząć tak zwany drag and drop, czyli efekt przeniesienia elementu na inny element, na przykład obrazka. Także w ten sposób się to robi. Jak tego nie ma, to po prostu jest zaznaczanie domyślnie, tak? Proponuję spróbować, a w przyszłości w części JavaScriptowej powiem nieco więcej na ten temat. Jeszcze, żeby było ładnie red i kolor biały. Ja sobie zapisuję, wciskałem Ctrl S, żeby było szybciej. O, widzicie? Mogę przenosić i nawet widać cały kolor. Następny atrybut, który Wam pokażę, to hidden. Tekst i oczywiście ten tekst jest wyświetlany, ale kiedy damy hidden, sami zobaczcie, co się dzieje, tak? Nie potrzebujemy dawać wartości, no jest taki atrybut pojedynczy, samodzielny, tak? Nie ma równa się, więc wystarczy go usunąć. OK. Następny atrybut to title. Dodajmy go do naszego elementu, który jest przenaszalny. Title. Tytuł. Tytule. Pokaż się. Tak, najeżdżamy. Popatrzcie, pokazuje się tooltip. O. A na tym się nie pokazuje. O to właśnie chodzi. Następny atrybut, który Wam pokażę, to ID oraz klasa. Można używać je razem, można używać je osobno. Nie ma to większego znaczenia. Przykład z
ID. I przykład z klasą. I o co teraz chodzi, nie? Ogólnie, prawda, te teksty są wyświetlane dokładnie tak samo jak bez tych ID, czy bez klas. Nie ma tutaj różnicy. Natomiast taki ID możemy wykorzystać w JavaScriptie lub czy klasy, czy w CSS-ie, nie? I wtedy zamiast korzystać z stylu jak tutaj, no to gdzieś tam w znaczniku style, powiedzmy, że mamy tutaj znacznik style, możemy się odwoływać w jednym miejscu do na przykład atrybutu ID. Tak? Wpiszmy jakieś ID. ID na przykład zielone, tak? Zielone drzewo. O. Niech będzie sobie tak. Ciągle się nic nie zmienia, ale jeżeli w stylu zrobimy taką regułkę hash, który oznacza ID oraz zielone drzewo, oraz otworzymy nawiasy, możemy sobie pisać kolor brązowy, tak, a tło zielone. Background color green. No, widzimy i jak widać wyraźnie, jeżeli zgadza się ID z tą wartością koło hasza, to wtedy ta reguła CSS-u następuje i wszystko jest to wykonane po kolei, tak? Ale więcej o tym w kursie CSS-a. To samo, do tego samego w zasadzie służy klasa, więc tu zrobimy sobie żółte słońce, tak? Nazywamy jak chcemy. I jedna różnica jest taka, że w stylu odwołujemy się do tego jako kropeczki i na przykład słońce, powiedzmy, jest na niebieskim niebie, więc będzie background color. Przepraszam. Żółte słońce, tak? Klasa się musi zgadzać. Background color blue oraz color yellow. OK. Widzicie, nie piszemy stylu, nie piszemy takiej skomplikowanej linii i możemy w osobnym miejscu pisać styl. Możemy też w przyszłości taki styl dołączyć w zewnętrznym pliku dzięki temu. Tak, wtedy korzystamy z znacznika link, ale tak jak mówiłem, o tym będzie w innym kursie na temat CSS-a dużo więcej. To teraz pokażę różnicę pomiędzy ID i klasą. Ja do tego proponuję inną przeglądarkę, ponieważ Edge mi się wysypuje i nie chcę tego potem wycinać. O, ja to powiększę, cyk, otwieram, tak, prawym zbadaj element, konsolę i różnica tkwi w JavaScriptie, nie? Piszemy dokument get element by ID, tak, ID, czyli nasz atrybut ID i wpisujemy zielone drzewo, nie? Proszę bardzo, mamy zaznaczone zielone drzewo, tak? Przeglądarka przeszukuje cały ten dokument w poszukiwaniu elementu z ID zielone drzewo i ona sobie tam może mu coś dodać, na przykład tyle background color równa się niebieski, tak? I już zielone drzewo nie jest takie zielone. Natomiast o to chodzi, żeby dokładnie ten element pobrać i coś z nim zrobić, nie? I analogicznie żółte słońce nie zadziała. Dlaczego nie zadziała? Popatrzcie, żółte słońce nie zadziała, dlatego jest nul, nie? Ale nie zadziałało dlatego, że żółte słońce jest klasą. I do pobrania klasy korzystamy z innej funkcji. Dokument get element by class elements, tak? My pobieramy wiele elementów. Nie ma pobrania jednego elementu. Już zaraz tłumaczę. I żółte słońce. I mamy HTML collection. Mamy wiele elementów.
element 0, tak, od 0 numeruje się, żółte słońce. I też tak samo możemy coś tam z tym zrobić w JavaScriptie. Natomiast, jak widzicie, kolekcja składa się z wielu elementów, więc w klasie, jak mając klasę, tak, dwa elementy takie same, przykład z klasą 2, przykład z klasą 1, odświeżamy, mamy dwa przykłady i teraz popatrzcie, ja wykorzystam ten element do pobrania, znaczy tą funkcję, tą samą funkcję i mi teraz pobiera dwa elementy, tak? Ona pobiera, ta instrukcja, wszystkie elementy, które mają klasę żółte słońce. To nie jest tak jak z ID-kiem, nie? Że jak sobie to skopiuję i zrobię ID. Po pierwsze, to jest niepoprawne w JavaScriptie w tym momencie. I różnica jest taka, że jak to zielone drzewo pobierzemy w JavaScriptie, to popatrzcie. Pobiera tylko pierwszy element, nie? Drugi nie jest zaznaczony w ogóle. Natomiast w przypadku klasy, jak już pokazałem, o, mamy dwa elementy, można to nawet skopywać więcej razy. I w JavaScriptie wtedy jesteśmy w stanie po odświeżeniu oczywiście pobrać wszystkie 6 elementów. Wszystkie, tyle ile jest elementów, z taką klasą tyle pobierze. Oczywiście można te ID dodawać, na przykład ID równa się przykład i teraz na przykład zaznaczyć konkretny ten przykład. Nie ma żadnego z tym problemu. Natomiast ID powinno być korzystane tylko raz. Przykład. ID powinno być korzystane raz, to jest identyfikator jak PESEL, a z klasy można wiele razy korzystać. Powiedzmy, że to jest coś jak miasto, nie? Że jest wiele osób, co możemy mieć różny PESEL, na przykład 1, 2, 3, a klasa to jest jakieś miasto, nie wiem, Kraków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, że klas może być więcej, ID-ków nie może być więcej. Więcej ID-ków będzie, jak damy, oddzielimy spacjami, to będzie traktowany jako jeden ID i na niektórych przeglądarkach mogą być błędy w ogóle. Więc raczej możemy po prostu zrobić wiele klas, na przykład żółte słońce Kraków i co tam jeszcze, i na przykład niebo. I tu też możemy zrobić niebo, a Kraków w tym trzecim na przykład. I w tym momencie możemy się odwoływać również po klasach niebo, tylko do tych zaznaczonych elementów, tak? Działa to jak system tagów na większości stron internetowych. Na przykład wszystkie posty z tagiem Kraków będą miały teraz rameczkę 2 piksele. O, ja to powiększę, bo to słabo widać. Ale jest, nie? Jest rameczka, te dwa mają klasę Kraków. Tak naprawdę klas oznacza jedna lub więcej klas, nie? To są tak naprawdę klasy, liczba mnoga. No i niebo, klasa niebo, tak samo niebo. Tu coś innego wymyślmy, na przykład text decoration underline. Boom. Jest, nie? Pierwsze dwa mają niebo, jest podkreślenie. No i w zasadzie to jest wszystko o klasach ID-kach. Jeszcze oczywiście a propos ID-ków, niektóre elementy HTML też wymagają podane ID, na przykład element label, co pokazałem w poprzednim odcinku na temat formularzy. Jeszcze chciałbym pokazać tytuł na szybko. Title, jakiś tytuł. Tak, już tu zjadę na dół. Jest hehehe, jak najeżdżam, prawda? Jak najeżdżam, jest jakiś tytuł, taki tooltip, malutki tooltip. I w zasadzie do tego ten element służy, do podania tytułu. Przeglądarki mogą to wyświetlać różnie, ale z reguły właśnie mamy tooltip. Jeszcze chciałem wam pokazać jedną grupę atrybutów. Są to atrybuty powiązane ze zdarzeniami i z JavaScriptem. Jest cała masa takich atrybutów.
ja pokażę wam kilka najbardziej popularnych i też myślę, że bardziej efektownych. Pierwszy z takich to onClick. Ja może skorzystam z przycisku, bo przycisk ma już swój wygląd. Wygląda od razu jak przycisk. Bo jak żeby inaczej, nie? Jest przycisk, który nic nie robi, ale my mu dajemy onClick. To jest ten nasz globalny atrybut. I tutaj oczywiście będzie kod JavaScript, podobny, który pokazywałem. Nie? Pobieramy sobie ID jakiegoś elementu. Ten element stwórzmy specjalnie, to będzie akapit z ID akcja. Nie? Będziemy wyświetlać, jaką akcję wykonujemy. Akcja. Więc tu wpiszemy akcja i inner HTML równa się nasza akcja, czyli kliknięcie. Tak. Możemy dać średnik, odświeżamy. Jest błąd. Element by ID. O, jest kliknięcie. Kliknęliśmy, nie? Także no, tu jest oczywiście pusto na początku. No i mamy taki JavaScript, który po prostu klika i zamienia element na kliknięcie. I to jest jeden z możliwych efektów. Ja tutaj obniżę tego onClicka, bo będę tutaj więcej pisał. Mouse out. I ja to będę kopiował. Równa się. I to będzie najechanie. Zobacz. Jest najechanie. Kliknięcie. I w momencie, kiedy przesuwam, no to jest najechanie, nie? Znaczy wyjechanie, tak? Natomiast, żeby najechać, także ja tu zrobiłem błąd, to jest wyjechanie, ale mamy też najechanie. On mouse over. Najechanie. Nie, pusto, najechanie, kliknięcie, wyjechanie. Klikanie, najechanie, kliknięcie, wyjechanie. No i jeszcze coś takiego jest jak, no na przykład on drag enter bodajże. On drag enter równa się. Chcę to samo zrobić. Niech to będzie drag enter. I popatrzmy, co się stanie. A jeszcze oczywiście nasz button musi być dragable. Równa się true. Popatrzcie, nie? Teraz nic się nie dzieje, ale po właśnie po przeniesieniu tego elementu mamy drag enter, nie? Po kliknięciu jest tylko kliknięcie. Potem mamy drag enter. A propos kliknięcia, mamy też on double click, double click, podwójne kliknięcie, bierzemy, tak, jest kliknięcie i podwójne kliknięcie, bardzo szybko się zmienia. No jeszcze oczywiście jest bardzo wiele, chyba ze 30 jest takich atrybutów, ja nie będę ich wszystkich omawiał, w gruncie rzeczy korzysta się z nich tak samo. A jak ktoś chce, to podeślę link na stronę MDN-a, gdzie są wszystkie opisane i zapraszam do tej lektury. Jeszcze wrzućmy to na GitHuba. Upload. Wybierz pliki, pulpit i tu jest nasza stronka dzisiejsza, to atrybuty globalne HTML. Atrybuty globalne, stronka czy podstrona.
Wchodzimy w link i piszemy atrybuty globalne.html i jest, nie? Nasz przykład, tak? Z przyciąganiem, z najeżdżaniem i tak dalej. Podwójne kliknięcie. Także no, dziękuję za obejrzenie i zapraszam do następnego odcinka.